Życie po życiu. W kamienicy na ulicy Wilczej 12 pod Piątką bawiono się głośno. Pani Klara, 90-letnia staruszka, wyprawiała urodziny. Wyprawiała je z wielką pompą, twierdząc, że może to jej ostatnie. Zjechała się cała rodzina, byli też sąsiedzi. Staruszka była bardzo lubiana i wszyscy zawsze liczyli się z jej zdaniem. W czasie, kiedy u pani Klary tak wesoło obchodzono urodziny, po drugiej stronie ściany, w dużo mniejszym mieszkaniu, bardzo nerwowo chodziła kobieta. Była dobrze po 30, szczuplutka, o nerwowo drgającej powiece i zapuchniętej od płaczu twarzy. Ciemne, lekko kręcone włosy opadały jej na ramiona. Kilka pasemek zaplątało się przy ustach. Patrząc na tą drobną kobietkę, odnosiło się wrażenie, że jej głowa należy do kogoś innego. Tak bardzo nie pasowała do tułowia. Jej twarz była kiedyś ładna, a cera delikatna. Teraz ta twarz nosiła brzemię wypitych butelek wódki, nieprzespanych nocy i pijackich imprez, dni i nocy pełnych seksu i awantur. Awantur urządzanych zawsze, gdy okazywało się, że jest w ciąży. Wtedy to każdy partner, stojąc na dole schodów, czekał, aż rzucona z nich torba z rzeczami spadnie mu do stóp. Niestety nie za każdym razem tak było. Walduś z Piotrkowskiej i Henio Starejwy dostali tą torbą prosto w twarz. Nie pamiętają pewnie tego, bo jeden i drugi byli tak pijani, że musiała interweniować policja i pogotowie. A sąsiedzi za każdym razem mieli przedstawienie pod tytułem: kto przebił prezerwatywę i czyje to dziecko, bo pewnie nie moje. Aldona, bo tak miała na imię kobieta, na początku bardzo wstydziła się tych awantur i hałasów i zawsze przepraszała sąsiadów. Ona bardzo lubiła starą panią Klarę. Pani Klara, jako jedyna, zawsze odpowiadała jej dzień dobry i uśmiechała się smutno do niej. Zawsze przystanęła chwilę i pytała ją o zdrowie. Nie prawiła kazań umoralniających i co najważniejsze, nie pluła jej pod nogi. Reszta sąsiadów miała ją za pijaczkę i kobietę lekkich obyczajów i głośno to mówili. Aldona nie odzywała się do nikogo i już nie przejmowała kąśliwymi uwagami i prychaniem na jej widok. Nikt nie wiedział, co przeżyła. Aldona wiedziała, że nie chce takiego życia i że coś z nią jest nie tak. Po tych kilku aborcjach miała wielkie wyrzuty sumienia. Miała. Nie była z kamienia. Ona, dziecko z patologicznej rodziny, gdzie przemoc psychiczna i fizyczna były na porządku dziennym, nie spodziewa się w swoim życiu już niczego dobrego. Mroczne noce pełne lęku i bólu, kiedy kryła się pod kołdrą przed ojcem jak umiała, zaciskała powieki z całej siły, wierząc, że nigdy jej nie znajdzie. Znajdował ją zawsze, zawsze, przez wiele lat. Tylko później już nie zamykała oczu jak małe dziecko, bo była duża i wiedziała, co to wszystko znaczy. Matka spała obok i udawała, że śpi. Gdy dziewczynka podrosła, kazirodczy związek poszerzył się jeszcze o kilku kolesi jej ojca. Matka, niewiele mająca kontaktu z rzeczywistością, nawet nie zauważała, jak z roku na rok
malała liczba jej dzieci. Dwoje zmarło, troje zabrała opieka społeczna, a dwoje maluszków wzięto do adopcji. Aldona bardzo przeżywała pożegnania z rodzeństwem, zwłaszcza tej dwójki dzieci, która zmarła. Z całego rodzeństwa została tylko ona i 2 lata starsza siostra Zuzia. Pewnego razu Aldona nie wytrzymała i opowiedziała w szkole o piekle, jakie im przez lata zrobił ojciec. I że zrobią sobie coś z siostrą, jeśli im nikt nie pomoże, bo mają już tego piekła dosyć. Szkoła zaczęła bardziej interesować się dziewczynkami. Przeprowadzone wywiady wśród sąsiadów potwierdziły dramat ich życia. Ojciec trafił do więzienia i tam zmarł. Sąsiedzi zaczęli się interesować i pomagać dziewczynkom, bo nie bali się już, że pijany Rysiek rozwali im drzwi albo podpali komórkę. Odnalazła się także daleka rodzina, która zabrała do siebie dziewczynki. Mimo znacznej poprawy losu, dzieci ciągle sprawiały kłopoty. A to nie chodziły do szkoły, a to Zuzia kilka razy uciekała z domu, a Aldonka przez długi czas handlowała narkotykami. Straszne dzieciństwo dawało o sobie znać na każdym kroku. Po traumie z dzieciństwa, molestowaniu i przemocy, Aldona obiecała sobie, że nigdy, ale to nigdy nie będzie miała dzieci. I to przyrzeczenie utrzymywała w mocy od lat. Trafiała na życiowych nieudaczników. Byli zimni, nieczuli, nigdy nie pracowali, żyli z samotnych kobiet i lubili pić. Jej partnerzy, tak jak ona, byli po nieudanych związkach. Utrzymywała ich, choć sama nie czuła wsparcia w żadnym z nich. Mimo tego dołka, w którym była, miała pracę i zarabiała na siebie. Pieniążki były małe i prawie wszystkie szły na wódkę i utrzymywanie kochasiów. Oczywiście też pożyczała i nie oddawała. Brała kredyty w prowidentach i innych oszukańczych punktach i pogrążała się coraz bardziej. Dzisiaj była u lekarza. Właśnie wróciła i już wie. Dlatego chodzi taka zdenerwowana po brudnej kuchni i pali papierosa za papierosem. Już kilka razy była w ciąży, ale od razu usunęła. I tym razem też zamierza to zrobić. Już podjęła decyzję. Siedząc na brudnym taborecie, w ciemnej kuchni, czuje, wie, że w jej życiu nigdy nic nie działo się normalnie. Zna życie od najgorszej strony, a dzieciństwo pamięta jako niekończący się koszmar. W zasadzie to ona nie miała nigdy dzieciństwa. Pająk pracowicie rozciąga właśnie sieć w 4. rogu okna. Na parapecie o niezidentyfikowanym kolorze leży mnóstwo rzeczy, które akurat tam leżeć nie powinny. Są to drobne pieniążki, mnóstwo zakrętek od butelek, jakieś klucze, wypalone zapałki i stare testy ciążowe, które Aldona zapomniała wyrzucić. Tak jak wszystkie wspomnienia z tych zabiegów chciała wyrzucić z myśli. Nie dało się. Zostały. Kikuty ze schniętych doniczkowych kwiatów stały w kolorowych doniczkach jak wyrzut sumienia. Kiedyś były piękne. Aldona uwielbiała pelargonie. W swoim rodzinnym domu nie miała żadnych kwiatów, ale widziała je w oknach innych domów, a później w domu wujostwa. Wiedziała, że w swoim domu będzie je miała. Będzie miała mnóstwo kwiatów w każdym oknie. I pewnie tak by było do dziś, bo spotkała wtedy na swojej życiowej drodze Karola i zakochali się w sobie bez pamięci.
Po przeszło roku znajomości postanowili się pobrać i dali na zapowiedzi. Na krótko, na króciutko dziewczyna zapomniała o traumie prześladującej ją przez całe jej życie. Znowu zaczęła ufać ludziom. Przy Karolu czuła się bezpieczna i spokojna, a on nie odstępował jej na krok. Była szczęśliwa. Zamieszkali razem w małym, wynajętym domku i zaczęli go urządzać po swojemu. O czerwonych pelargoniach pomyślała od razu i zaraz je kupiła. W kwiaciarni u pani Marylki, niedaleko Karola pracy. Kwiaty były piękne. Karolowi wszystko się podobało, bo Aldona miała ciekawe pomysły. I firanki w oknach, i ładna serweta na stole, i krótka koszulka nocna, i brak koszulki. Aldona z okna domu widziała ukochanego, uwijającego się przy samochodach i rozmawiającego z klientami. Karol był mechanikiem i zarabiał niemałe pieniądze. W ich domu zamieszkało szczęście. Budowali je malutkimi kroczkami. Kochali się, to było pewne. Jedyna rzecz, która nie dawała młodej kobiecie spokoju, to taka, że Karol chciał mieć z nią dzieci. Wiedział o dzieciństwie Aldony i jej traumie. Uspokajał ją i pocieszał. Tłumaczył, żeby się nie martwiła, że on poczeka. Może kiedyś, jak Bóg pozwoli, będą tulić w ramionach swoje dzieciątko. On będzie czekał cierpliwie, aż Aldona zmieni decyzję. Wierzy w to gorąco, że zmieni. Nawet jeżeli jakaś myśl ekstremalna w tym temacie pojawiała się w jej głowie, to zaraz znikała i znowu ciemność panowała w jej sercu. Nie mogła, nie potrafiła się przemóc. Potrzebowała czasu. Teraz zaczęła pracować. Właściwie dzięki niemu, bo przez przypadek wygadał się klient, że potrzebuje osoby do sprzątania biur. I takim to sposobem Aldona tą pracę dostała. Idylla normalnego życia trwała niecałe 2 lata. Któregoś dnia po pracy, idąc już do domu, Karol zginął w wypadku. Nikt tego nie umiał sobie wytłumaczyć. To było blisko domu, bliziutko. Właśnie tak bliziutko przejechał go samochód, a sprawcy nigdy nie odnaleziono. Życie Aldony się zmieniło. Karola już nie ma. Ona pije. Praca tylko została. I dziewczyna stara się nie podpadać pracodawcy. Sprząta regularnie i dokładnie, choć wie, że swój dom zapuściła okropnie. Pan Domagalski, pracodawca, na szczęście nie interesował się ani domem Aldony, ani plotkami na jej temat. Kobieta do pracy przychodziła, sprzątała dobrze, była czysto ubrana, nigdy nie widział jej w stanie wskazującym i to mu wystarczało. Karola bardzo lubił i przez wzgląd na niego praca dla Aldony jest. Kołysząc się na kołoślawym taburecie, kobieta wpatruje się w okno. Firanki dawno straciły swój kolor, chociaż kiedyś były właśnie. Jakiego koloru były? Zaczęła się zastanawiać. I nagle serce zaczęło jej mocniej bić. Przypomniała sobie o 2 cudnych latach i 1 wymarzonym mężczyźnie. Wspomnienia odżyły z wielką mocą. Łzy popłynęły strugą. Wtedy on ją tak kochał i ona była w nim zakochana do szaleństwa. Jak mogła o tym zapomnieć? Dlaczego zapomniała? Nie zapaliła nigdy nawet jednego znicza na jego grobie. Od śmierci Karola nic już dla niej nie miało znaczenia, a życie straciło sens. Pogrążała się w swojej rozpaczy coraz bardziej. Mimo tego do pracy chodziła, bo wiedziała, że Karol by tego chciał, że on by sobie tego życzył.
Tłumaczył jej, że jak jest praca, to jest wszystko. Teraz wiedziała, że to nieprawda, bo nic już nie będzie takie samo, bo go już nie ma. Ale do pracy chodziła. Dopijała mocną kawę, a myślami szybowała daleko, w chmurach, przy Karolu. Nie piła od kilku dni, to znaczy od chwili, gdy dowiedziała się, że jest w ciąży. Cały czas chodzi nieprzytomna, ale ze strachu i nerwów. Mimo podjętej już decyzji o aborcji, nie może przestać myśleć o tym dziecku. Ta myśl jak na złość ciągle do niej wraca. Tak naprawdę to nawet nie wie, kto jest ojcem dziecka, ale nie to jest dla niej ważne. No przecież i tak je usunie. A może porozmawiać z panią Klarą, tą miłą staruszką spod piątki? Pomyślała. Ona jedna uśmiecha się do mnie i pyta, jak się czuję. Radzi mi zawsze, by wypić melisę przed snem, bo koi nerwy i sen spokojny daje. Ona jedna, ta miła pani Klara, nie pluje mi pod nogi i nawet zaprasza na herbatkę. Podobno też w życiu sporo przeszła i żołnierzem była, myśli Aldona. I drżącymi rękoma gasi papierosa w doniczce z uschniętą pelargonią. Te kilka dni przechodziła po kuchni cała roztrzęsiona i cały czas zastanawia się, co zrobić. Decyzję podjęła, ale nadal ma jakieś wątpliwości. Wątpliwości w kwestii urodzenia dziecka ma pierwszy raz w życiu. Stary lekarz o rozbieganych oczach powiedział, że w ciągu kilku dni ma mu dać odpowiedź, bo potem będzie za późno. Kilka dni, bo potem do niczego ręki nie przyłożę. Nie chcę wylądować w pierdlu, zaśmiał się głośno, jakby powiedział jakiś dowcip. Ten każdy krok Aldony wychodzony w kuchni jest w tempie parę dni, tylko parę dni. Tak źle jak teraz nigdy się nie czuła. Nigdy nie była taka samotna w swojej samotności, aż po samotność. Czuła, że wspomnienia o jedynym, kochanym i kochającym mężczyźnie naprawiły w niej jakieś tryby, naprawiły w niej turbiny zepsute od lat. Czyżby te turbiny pobudziły do życia jej sumienie? Dlatego tak bardzo chce porozmawiać z kimś życzliwym, nieoceniającym jej. Pomyślała właśnie o pani Klarze. Stara kobieta, siedząca naprzeciw niej, wycierała oczy chusteczką. Z pomarszczonej twarzy patrzyły dobre, życzliwe, acz zapłakane oczy. Dlaczego nie spotkałam cię wcześniej, dziecko? Spytała cichym głosem starsza pani. Zawsze mi się wydawało, że to ja ze wszystkich z naszej kamienicy miałam najwięcej złych przeżyć. Wszystkie wojny, zabory, komunizm, solidarność. To wszystko dobry pan pozwolił mi przeżyć. Ale mam sporo lat. Sporo przeżyć, bo sporo lat. Ale ty, młoda kobietka, tyle złych wspomnień, ni znikąd pomocy. Dziecko drogie, dobrze, że przyszłaś do mnie. Aldonka siedziała i patrzyła spokojnie. Wszystko wyrwało się spod kontroli. Wylał się strumień łez na wykwintną suknię pani Klary. Dziewczynie przypomniały się w jednej chwili wszystkie momenty po zabiegach, co wtedy czuła, że nie mogła w nocy spać, że słyszała głos płaczących dzieci we śnie, że budziła się cała mokra od potu. Opowiadała,
że pamięta te koszmarne sny o diabłach nadziewających na widłę noworodki, a ona stoi jak skamieniała, chce te dzieci ratować, ale nie może się ruszyć z miejsca, że budzi się z krzykiem, bojąc się spojrzeć w lustro. Opowiedziała o tym wszystkim staruszce, choć nie chciała mówić o wszystkim, a to się tak wszystko wymknęło spod kontroli zupełnie. Nawet przypomniały jej się w tym momencie słowa, usłyszane gdzieś przypadkiem, że usunięte dzieci nie pozwalają takiej matce umrzeć. Duszą ją i przytulają, nie dając złapać oddechu. Sąsiadka słuchała, a łzy jak grochy leciały po jej pomarszczonej twarzy. Przytulając Aldonę, szeptała: dziewczyno droga, ratuj swoją duszę. Będę się gorąco za ciebie modlić. Jeszcze nie jest za późno. Możesz to wszystko naprawić. Jesteś młoda. Urodź to dziecko. Ja ci pomogę. Daj temu dziecku szansę. Daj mu szansę. Kolejne urodziny pani Klary odbywały się już w nieco większym gronie. Była tam uśmiechnięta Aldona z małym Karolkiem. Tuliła go do piersi i całowała i była wdzięczna staruszce, że dzięki niej tak ładnie się wszystko potoczyło. A pani Klara? No pani Klara czuła, że teraz może spokojnie odejść, że może spojrzeć najwyższemu panu w oczy bez lęku, jak ją do siebie zawoła. Jolanta Cecylia Katafonii.